15 miliardów złotych na ochronę zdrowia to za mało, mówią zarządzający szpitalami powiatowymi w województwie śląskim. Ostrzegają, że zadłużenie nadal będzie rosło, a przekazane środki nie pokryją wzrostu wynagrodzeń i wzrostu kosztów związanych z inflacją. Ile będzie brakować w szpitalnych budżetach i co to może oznaczać dla pacjentów? O tym Paweł Jędrusik. Od 300 tysięcy do nawet 800 tysięcy złotych miesięcznie. Tyle może brakować szpitalom powiatowym w województwie śląskim. Jak łatwo wyliczyć, w ciągu zaledwie roku może to spowodować milionowe zadłużenia. W moim przypadku na dzień dzisiejszy 6% na wynagrodzenia dla pracowników nie pokrywa kosztów, wzrostu kosztów funkcjonowania jednostki. To powinno być około 14-14,5%, czyli dalej brakuje około 500-550 tysięcy miesięcznie. To nie jest, proszę Państwa, aż tak dużo, żeby fundusz mógł to unieść, czy Skarb Państwa, a szpital mógł funkcjonować i bilansować się. Proszę Państwa, mówienie o złym zarządzaniu, mówienie o tym, że trzeba cały czas restrukturyzować, 23 lata, proszę Państwa, powtarzana melodia, to już jest niesmaczne. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że do systemu ochrony zdrowia w ciągu roku ma trafić 15 miliardów złotych. Te pieniądze zdaniem ministerstwa powinny odwrócić tendencję do zadłużania się szpitali. Zdaniem prezesów szpitali będzie wręcz odwrotnie. Jaki mamy poziom inflacji, wszyscy wiemy. No więc należałoby przyjąć, że minimalny wzrost przychodów szpitala z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, no to powinno być około 14%. Natomiast z wyliczeń dla naszego szpitala wynika, że ten wzrost w najlepiej jakby dofinansowanym zakresie świadczeń nie przekroczył 10%. Natomiast średnio jest to, rozmawiając też tutaj z kolegami, koleżankami z innych szpitali, to jest 4, 5, 7%. W piątek dyrektorzy kilku szpitali spotkali się z dyrekcją Śląskiego Oddziału NFZ. Przełomu jednak nie było. Rozmawialiśmy na temat wysokości kontraktów, aneksów, które otrzymali nasi świadczeniodawcy. Tłumaczyliśmy przepisy, które weszły w życie, jak również jesteśmy umówieni również na spotkania indywidualne z konkretnym dyrektorem. Już nie w całej grupie, tylko indywidualnie. Spośród 15 miliardów złotych, które zostaną przeznaczone na ochronę zdrowia do województwa śląskiego, trafi miliard złotych.